Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed sesją Rady Miejskiej w Sieradzu. Są z nami inicjatorzy zbiórki podpisów pod projektem dotyczącym utworzenia w Sieradzu psiego wybiegu, miejsca wygodnego dla tych, którzy opiekują się swoimi czteronożnymi pociechami. Jest Karolina Piekarek, jest Krzysztof Pawłowski, jest radny powiatu sieradzkiego Maciej Sulgan, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Sieradzu Juliusz Guraj, radny Witold Kiełbasa, radny Mirosław Owczarek. Bardzo proszę o dwa zdania dosłownie. Pan przewodniczący Juliusz Guraj, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. My chcielibyśmy pokazać, że mieszkańcy Sieradza mają głos, że mają prawo proponować różne rozwiązania, że wprawdzie w Sieradzu budżetu obywatelskiego mimo naszej inicjatywy nie ma, ale mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, propozycje poprawiania naszego miasta, tworzenia nowych przestrzeni dla naszych mieszkańców. Tutaj akurat chodzi o inicjatywę związaną z właścicielami czworonogów, tak żeby psy miały swoje miejsce do zabawy, ogrodzone, tak żeby też ich zabawa nie kolidowała z innymi użytkownikami parku na osiedlu Klonowe i stąd ta inicjatywa, ale chcielibyśmy też pokazać w ten sposób, że takie inicjatywy mogą mieszkańcy zgłaszać w różnych sprawach. Zachęcamy do tego, zachęcamy do aktywności, do zbiórek podpisów, do proponowania miastu rozwiązań. Oczywiście to będzie zależało od decyzji prezydenta miasta, czy zechce zaproponować radnym w budżecie kolejnego roku takie zadania, ale na pewno popieramy przede wszystkim aktywność obywatelską jako taką i zgłaszanie takich projektów po to, żeby po prostu w naszym mieście, naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Bardzo proszę, oddaję głos pani Karolinie. Proszę. Dzień dobry, może ja zacznę najpierw od tego, jak to się zaczęło. Kilka moich koleżanek zawsze mówiło do mnie, się pytam, gdzie one jadą, a one mówią do mnie, że one jadą do Zduńskiej Woli po to, żeby pojechać z psem na taki teren ogrodzony, gdzie bezpiecznie on może pobiegać. I tak cały czas o tym myślałam, później kiedy wychodzę z dzieckiem na spacer, patrzę, te psy cały czas po prostu są na tych smyczach, nic się nie dzieje, a ja uważam, że żyjemy naprawdę w XXI wieku i to, czego oczekują mieszkańcy, i to się bardzo pięknie sprawdziło, bo w krótkim czasie zebraliśmy ponad 1000 podpisów. To nie jest tak, że ludzie już nie chcieli podpisywać. Ja uznam, że tych podpisów już wystarczy i możemy przystępować jakby do działania. To, co ja mogę zrobić od siebie, to dzisiaj w imieniu mieszkańców złożyć ten wniosek i mam nadzieję, że on zostanie pozytywnie rozpatrzony. Ja przypomnę tutaj jeszcze raz tą Zduńską Wolę. Tam cały czas ktoś jest na tym terenie, cały czas te psy tam bezpiecznie biegają i wszystko naprawdę jest okej. Okay. Bezpieczeństwo jest tam również zachowane. Sobie pozwoliłam sprawdzić, tam nie dochodzi do żadnych incydentów groźniejszych z tymi zwierzętami, więc dbajmy o tych mieszkańców, którzy dbają o swoje zwierzęta, którzy nie myślą tylko o tym, żeby zawiązać tego psa na budę, na łańcuch, bo tacy mieszkańcy też są. I może jeszcze dopowiem, że największą taką miarą miasta są jego mieszkańcy. Jeżeli oni chcą dbać o te zwierzęta, chcą, żeby one się rozwijały, to powinniśmy im to zapewnić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Maciej Sulgan. Szanowni Państwo, psi wybieg to nie jest toaleta dla psów, bo niektórzy źle to rozumieli i z takimi głosami się spotykaliśmy. To jest przestrzeń rekreacyjna, to jest taki plac zabaw dla zwierzaków. Tak jak powiedziała tutaj Karolina, plac, gdzie te zwierzaki bezpiecznie mogą się wybiegać, gdzie te psy mogą się wybiegać, pobawić z innymi czworonogami. I to jest taka przestrzeń, którą powinniśmy w naszym mieście tutaj mieć. Zresztą potwierdzili to mieszkańcy Sieradza swoimi podpisami złożonymi pod tym wnioskiem. Ja myślę, że ten wniosek trafić powinien już dzisiaj i trafi do prezydenta, do radnych na ich ręce i myślę, że zostanie pozytywnie rozpatrzony, bo to jest głos mieszkańców Sieradza. Dziękuję. Krzysztof Pawłowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jestem jednym z moderatorów grupy Kocham Sieradz. Od pewnego czasu ankietujemy mieszkańców, zadajemy im pytania związane z życiem miasta. Jednym z pytań jest właśnie pytanie, czy chcesz mieć psi wybieg. I muszę Państwu powiedzieć, już po tych 100 kilku ankietach widzimy pozytywny odzew. Ludzie jak najbardziej popierają, także dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.